Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie. Chciałbym dzisiaj zadać Wam pytanie. Czym dla Was jest modlitwa różańcowa? I czy różaniec ma moc egzorcyzmu? Dajcie znać w komentarzach, podzielcie się swoimi odczuciami na temat modlitwy różańcowej, a ja przytoczę Wam jedną mało znaną historię z życia świętej pamięci papieża Jana Pawła II. Około 1981 roku ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski po powrocie z Rzymu opowiedział na Jasnej Górze członkom kapłańskiego ruchu maryjnego, co następuje. Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił ruch za to, że wszyscy, także świeccy, na wieczernikach chórem mówią egzorcyzm Leona XIII, zaczynając się od modlitwy do świętego Michała Archanioła. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój różaniec i pokazując obecnym powiedział: ale przecież to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich. Widząc zaskoczenie na twarzach, dodał: żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję różańcowi moc egzorcyzmu. Usłyszawszy to, stwierdziliśmy my, zebrani na Jasnej Górze w sali różańcowej: przecież właśnie od dnia wypowiedzenia przez papieża tych słów, od kilku miesięcy, różaniec stał się strasznie męczącą modlitwą. Musieliśmy toczyć walkę z rozproszeniami, z sennością oraz innymi przeszkodami, jak nigdy dotąd. Jak się wydaje, aby różaniec w pełni był egzorcyzmem, powinniśmy wypełnić przynajmniej trzy warunki. Zaangażować w tę walkę swój rozum, swoją wolę, jak też mieć mocne przekonanie, że ta broń jest zawsze skuteczna. Inaczej mówiąc, mamy mieć świadomość walki oraz mocną wolę pokonania przeciwnika. Szatan znaczy właśnie przeciwnik. Jak też wielką ufność w moc Boga i w Jego zwycięstwo, choćby owoce tego zwycięstwa miały pozostać dla nas na razie tajemnicą.